Cześć moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest, moi kochani, mam coś takiego, ha 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 ha. Cena 249 zł z tego co widzę. Mam takie pudełko, które tutaj przy was wyciągnę. I jest to coś, moi kochani, co kupiłem, moi drodzy, żeby lepiej grać na konsoli. Dlaczego? Jak pamiętacie, zrobiłem ostatnio maraton na... Moi drodzy, maraton z okazji bety Plants vs. Zombie, jest to taki shooter, troszkę strzelanka, więc no na padzie średnio się celuje, stąd też powiedzieliście mi, że jest specjalna myszka i klawiatura do PS-a, ale są też specjalne konwertery, które tak jakby konwertują, tak, które pozwalają na to, żeby podpiąć myszkę i klawiaturę do PlayStation 4, dlatego też zakupiłem coś takiego, żeby lepiej grać. No cóż, taka mała pomoc, to jest przydatne bardzo w shooterach. Zakupiłem, to się nazywa konsola Hama, przez samo H, coś takiego wam podam, powiem. O, taki obrazek, konsola Hama, konwerter Speed Show, mysz, klawiatura. Tak to się nazywa, tak to mniej więcej wygląda, nie wiem czy dobrze pokazuję, o. Moi kochani, zaraz to wyciągniemy sobie z tego pudełeczka. Okej, tu jest kabelek jakiś. Będzie trzeba to wszystko powyciągać. To tak wiecie, nie wiem jak to zrobić, ale to zapakowali, ale to zapakowali. Moi drodzy, co to ma być w ogóle? O, tutaj, jak ja to mam wyciągnąć? O, tak to wyciągnę i tak to wyciągnę. Dobra, słuchajcie, trochę kombinacji z tym jest, kombinatoryka jakaś straszna. Okej, tu wyjdę z tym, a wychodź, wychodź, wychodź. A, uda się czy nie? O, dobra, moi kochani. No i w ten sposób to mogę wyciągnąć czy nie mogę? Nie mogę tego tak wyciągnąć. Co za ludzie, o, no, w końcu się uda. Tu jeszcze jest jakiś kabel. Boże, zaraz wam to pokażę, bo to się wyciąga strasznie. O, 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 wychodź, 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 wychodź. Jest. Udało się w końcu, się udało. O, proszę bardzo. Tak to mniej więcej wygląda. To jest wejście na USB do PlayStation. My podpinamy do PlayStation 4. No i to jest takie małe pudełeczko. Moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Są przyciski, start, wejście. Zaraz wam pokażę to. O. Proszę bardzo, tutaj wejście na klawiaturę, na myszkę, start, opcje jakieś dekodera, które dekodują. Trzeba wszystko poustawiać sobie pięknie, ślicznie. No i to jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Przetestuję sobie to jeszcze dzisiaj, popatrzymy jak to wygląda. Mam nadzieję, że będę umiał się z tym pobawić. Wszystko zaprogramuję, żeby jak wyjdzie już Plants vs. Zombie, Garden Warfare 2 czy jakieś inne strzelanki, to żeby być w tym dobrym, żeby sobie jakoś ułatwić życie, bo jak wiecie, PS-owcy nie mają szans z PC-towcami, bo myszka o wiele lepiej się myszką celuje niż moi kochani, niż właśnie padem. Ok, tu mamy instrukcję co i jak, z tego co widzę. Chcemy podziękować, szybki start, najpierw wyłącz kontroler Sony DualShock, podłącz mysz i klawiaturę do jednego z portów USB na przedniej ściance. Okej, okay, okej. Okay. No tutaj jest cały poradnik, moi kochani, jak to zrobić, jak to podłączać. Mamy dodatkowy kabel, z tego co widzę. Mamy też instrukcję obsługi. Tak, tu jest jak to mniej więcej dokładnie wygląda. Mamy też te, słuchajcie, przyciski na klawiaturę, które za co odpowiadają. Więc to mi się też bardzo fajnie podoba. Jest też taka instrukcja dotycząca tego kontrolera, która jest po angielsku z tego co widzę. Co my tu mamy? Aha, testowaliście, jakie myszki są tutaj przetestowane na tym, moi kochani. Okej, okay, czyli tu widzicie, naklejamy coś takiego, no i mniej więcej jest pokazane co gdzie jest, więc okej, okay, niech będzie. Ciekawe. Bardzo ciekawe i bardzo przydatne, moi drodzy. Tak to wygląda, moi drodzy. Jeszcze raz pokażę wam, jak to pudełeczko, tak to mniej więcej, słuchajcie, z takim wejściem. Tu też ma takie wejścia z boku. O, o, subcio, jak widzicie. No i zaraz to będę testował, a tymczasem zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć, moi drodzy, trzymajcie się.